Witajcie, przygotowałam dla Was przepis na babeczki herbaciane na około 16 sztuk. Zaczynamy od masła, do którego dodajemy cukier puder, a także cukier z wanilią. W całym filmiku będą się przejawiać dodatkowe pomocne rączki mojej córki, która bardzo chciała wziąć w tym udział, także pozwoliłam mi oczywiście na to, nie widzę przeszkód. I mieszamy wspólnymi siłami składniki, aż się dokładnie połączą. Następnie dodajemy tak po jednym jajku, powiedzmy, że nam wpadły dwa, no ale trudno, aż wszystkie składniki się wymieszają. Teraz w osobnej misce mieszam suche składniki, czyli mąkę tortową, ziemniaczaną, orkiszową, proszek do pieczenia, a także trzy saszetki herbaty. Do mokrych składników dodaję suche, podzieliłam je mniej więcej na trzy części, a także po odrobinie mleka, aż wszystko połączymy i to już będzie tak naprawdę koniec. W tym momencie przekładamy je do papilotek. Piekarnik rozgrzałam do 170 stopni, piekę je przez około 20 minut do tak zwanego suchego patyczka, musicie to sobie zaobserwować. I ja wykańczam naszym ulubionym kremem śmietankowym. Chociaż do robienia takich różek tutaj robię na wierzchu babeczek, najlepszy jest krem maślany na bazie bezy. Ale na to przepis Wam też kiedyś podam. Tymczasem życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam Was na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam!